Dzisiejszym bohaterem jest telewizor. Że tak powiem, bardzo dobrej firmy. Nie polecam. Unikam jak ognia. Ale jak ktoś wyrzucił taki sprzęt, no to nie omieszkam zobaczyć, co jest w środku. Ja mam z tą firmą bardzo złe doświadczenia. Tak to czasem bywa. Telewizor, jak widać, ma wejście na kartę, jakieś wejście USB, słuchawki, wejście antenowe, spike out, czyli cyfrowe wyjście audio pewnie. Trzy wejścia HDMI, ciekawe, euro złącze, VGA do komputera można podłączyć. I co jeszcze tu mamy? Tyle mamy. Modelowo jest to Manta LED TV 28 cali, 28 DVB, TC, MPG4, czyli no niby nasz rynek, 255 W. I problem jest taki, pewnie był, nie wiem, przy kamerach może, jako monitor, nie mam pojęcia. Ja sobie tylko wyobrażam, że pewnie ktoś kupił, dlatego że był tani. I po podłączeniu zasilania zaświeca się czerwona kontrolka, pokażę wam. Jest czerwona, nic nie robiąc, robi się zielona. I tyle, obrazu nie ma. Nie widzę, no, nie widzę nawet ryski na matrycy, a obrazu nie ma, więc domyślam się, że pewnie problem leży w podświetleniu. Jak to zwykle bywa, nie może być trwałe. I zaczynam rozbierać. Te uchwyty są. Śrubka włamała plastik w uchwycie i. Znaczy, już widać, jaka to jakość jest. No. Nawet nie potrafią podstawy dobrze zrobić. A czemu tak było? Bo. No tak, cienki plasticzek. No tak, gówniana to wygląda. Jak to zwykle bywa. No i trzeba zmieścić mnóstwo śrubek. Śrubek jest sporo. Zacznę dookoła. Powiem wam, że tych śrubek to jest sporo. Bym powiedział, że bardzo dużo nawet. Widziane. Gdy widzę, że jakoś odchodzi reszta od reszty, inaczej jakoś. Dziwnie.
No i teoretycznie mielibyśmy wszystko z głowy. Mnie tylko ciekawi podświetlenie. I to podświetlenie mamy teoretycznie o tutaj. Jak nieładnie mówiąc, mam jakieś trzy paski chyba, bo trzy czerwone, trzy czarne są. I to jest napięcie, które, w którym powinno być zasilanie. Teoretycznie łączam do gniazdeczka. Jeszcze czekajcie, zobaczymy, czy to się w ogóle uruchamia. Podpinając ten panel chyba, czy... A nie, nie trzeba go. Dobra. Do gniazdka. Świeci kontrolka czerwona, widać. On jest domyślnie włączony, więc w każdym włączeniu zielony i powinno pojawiać się jakieś zasilanie. Zobaczymy, jakie zasilanie. Auto DC Volty, dobra. Słyszę, przetwornica działa. Dwadzieścia 50, czyli napięcie jest, ale podepniemy. Napięcie jest takie samo. No to już wiemy, że jest podświetlenie uszkodzone. Musimy się dobrać teraz do matrycy. Żeby do matrycy się dobrać. Żeby jakiejś śrubki nie było. Ładny, milutki kocyk. Musimy się pozbyć, podejrzewam, tej elektroniki całej. Choć też niekoniecznie. Tu mamy podpięcie do tego. Dziwnie jakoś wywinięte, nie wnikam. Tu mamy jakąś śrubeczkę. Dwie czarne. Tu też mamy. Od matrycy. No wydaje mi się, że ta ramka chyba jest oddzielnie, tak jest. Która bardzo łatwo schodzi, już widzę. To trzeba odpiąć od tej wtyczki. Odpiąć albo wyjmę sobie może, żeby mieć pewność, że... O, dobra. Nie wiem, czy to dobre posunięcie, no ale innego chyba nie mam. Dobra, już widzę, że to nie tędy droga. Niestety nie odchodzi mi tak, jak ja bym chciał. Po mojemu będę musiał to wszystko porozbierać. Najgorsze jest to, że się zajmuję. Zacząłem go rozbierać, a nie ma nawet LEDów zamiennych, więc jak rozbiorę, zastanawiam się, co ja dalej z tym poczynię, więc trochę to mnie martwi, ta sprawa. No ale zobaczymy. Nie będzie nic mówić na razie. Hop, siup.
Jaki on w środku brudny. Ja wam powiem, że ma nie kurz. Jakiś pył. No dobra, ale tak chyba to musimy zrobić. Już widzę. Nie ma innej możliwości. Delikatniutko. Trochęczka, tak. I teraz myko. Z tego co zauważyłem, jeszcze od frontu dali śrubki. No żeby pewnie kolorowiej było. Jak już by inaczej. I teraz raczej trzeba to ramkę. Też musi uważać z tymi foliami i tymi innymi pierdołami, że można poprzestawiać filtry między sobą, bo to będzie obraz nie taki jak trzeba, więc też trzeba uważać. No tak, spodziewałem się. Mamy... Kurde, te LEDy są bardzo podobne. Chyba coś takiego podobnego bym może nawet i miał. Ciekawa sprawa. Jedne są jakieś tak przykręcone dziwnie, a inne jakoś inaczej. Dobra, ale to daje radę, a więc tego sobie użyję. Dziwnie montowane. W jednym te śrubki trzymają, w drugim miejscach nie trzymają, więc tak jakoś dziwnie to jest. No już widać nawet są wszędzie przebarwione. Tu jeszcze śrubka mamy. Tak już poszliśmy, odkręcimy wszystko. Ale miedziany, fajny taki. Co mogę powiedzieć? Wszystkie trzy LEDy, że wypadły w jednym czasie? Nieprawdopodobne. Ale sobie przypatrzę jedną końcóweczkę. Ostatnio miałem takie LEDy w poprzednim monitorze i musiałem je zdemontować, bo mi to naprawdę źle świeciło. A tu widzę, te soczewki są, kurde, bardzo podobne. Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeśli 20 V, około 6 razy 6 to byłoby 36. 6 razy 3. 18. Może to jest 18, może to są 3V te diody. Czyli to sprawdzić, zweryfikować, które jest uszkodzone ewentualnie. No takie... Trzy takie same paski. Nie chce się wiedzieć, żeby wszystkie były uszkodzone, no. Ale to chyba, że tak jest. Czy mierniczkiem sprawdzę w ogóle coś takim zwykłym. Ustawiamy na test diody. Mamy na test diody. I zasilamy. Tylko co my to zasilimy, pytanie. Musimy z jednej i z drugiej. Anoda, katoda, czyli teoretycznie chyba tutaj.
lub odwrotnie. No tak powiem, że nie bardzo. Taki laminat, no ale jakoś to działało. Nic, na razie zatrzymam, idę po inny miernik i zobaczymy. Najpierw to byłoby zasilanie tu podać. To byłby najlepszy sposób, ale jak trzy są, nie, te wszystkie trzy naraz się uszkodziły? Dziwne. Ustawiamy miernikiem, czy wolotomierzem. Ja sobie na 5,5 V, z racji, że jest 6 diod, albo są 3 V, albo 6, o innych nie widziałem. Teraz mnie zastanawia jedna rzecz, jeśli jest 6 diod po 6 V, to jest 36 V, a tam było 25. Lub 3 V, 3, 6, 9, 18, a tam było 25, więc pewnie pod obciążeniem albo napięcie to jakoś przesiada, ale nie, zobaczymy przy 5 V. Mi się wydaje, że diody są 6 V, tak jak wcześniej sprawdzałem. Teraz sobie sprawdzimy, jak to wygląda. Katoda to plus, podejrzewam, jak zawsze. Albo odwrotnie. Tutaj chyba. Dobra, ta świeci. Zaświeciła. I szukamy po kolei. Trochę jest padnięta. Świeci. Kurde, wszystkie modele tak samo. Mam obawę, że świeci. A, ta coś podejrzana jakaś. Nie. To świeci, niedobrze. No to paski są ok. Spinam je całość z powrotem. Jak się okazuje, problem niestety nie tkwi w paskach. Nie w LEDach przynajmniej. Coś musi być tam z zawodem zasilania, że napięcie się nie pojawia tak, jak być powinno. Pojawia się dużo za niskie i to jest ten cały mankament. No, powiem, że ciekawie to wygląda. Bardzo ciekawie nawet. No, spodziewałem się, że podświetlenie będzie sprawne. Także kurde, gdybym kupił, to bym kurde został z podświetleniem. Pięknie. No i co? Składamy w całość, powrotem. Czyli już mi wychodzi, że te 20 parę volt, co tam jest, to nie jest napięcie takie, jak być powinno. Powinno być znacznie wyższe. Dioda świeciła na taką niepełną jasnością, więc ja domniemam, że prawdopodobnie było jakieś chyba 6 V jednak powinno być. Oczywiście pełne rozjaśnienie 6 V, przy 3 V to w ogóle nie świeci. Więc jakiś numer jest. Trzeba, czy ktoś nagrywa może? Nie no, nie gadam do siebie, może jednak. Przyznam, że troszkę mnie martwi. LEDy byłyby najprostszym elementem, który można naprawić. A w tym przypadku, jeśli nie działa, problem leży gdzie indziej. Ale powiem, że też nie ma tego złego, na co by nie wyszło, bo tam jak się pojawia 25 V, nawet jak jest za małe, to napięcie nie problem sobie zrobić takie. Jest na pewno przetwornica, można napięcie gdzieś stworzyć i załączać ewentualnie tym elementem. Także docelowo nie jest źle. Chyba inaczej być nie może, musi być jakoś tak. Z
jeszcze takie wycięcia. Nie sposób tego spierdzielić. Tam się zgadza. To też się musi zgadzać. Dwa górne, dwa dolne też. I dajemy naszą piękną matrycę zaraz. Jeszcze muszę to chyba włożyć z tego co pamiętam. Jak to szło? Jak to szło? Myślę, że to szło w ten sposób. No raczej tak. Gumka jest z dwóch stron, więc teoretycznie i tak pasuje. No czekajcie, to w jednej pozycji tylko może pasować w sumie. Nie, no po mojemu to będzie tak jednak. Już mi się filtry troszkę rozjechały. W sumie nie mogło inaczej pasować przecież. A widzicie, bo ja obróciłem w ten sposób. Dobra, teraz będzie pasować. Nieświadomie to zrobiłem, przyznaję. Takie gumeczki szare, one wyznaczają ten poziom. Tylko tutaj coś mi to nie wlazło, tak jak trzeba widzę. Albo mi się wydaje. Troszkę mi brakuje. O, dobra, skoczyło. To musi wejść wewnętrznie, żeby te gumeczki po bokach trzymały. Już teraz jest super. No i nasza rameczka. Jeszcze dwie śrubki były tutaj, pamiętam góry. One były chyba z tej strony jakoś. Czy u dołu? U dołu były, już widzę. To w ogóle tak powiem jakoś tak dziwnie, tu widzę jeden element, jest taki metalowy. Albo mi się wydaje. W takim miejscu tak jakby coś go uderzyło, ale patrzę chyba przy montażu, bo to takie by w lewą stronę uderzenie. Przeciwną, dziwnie jakoś. No mniejsza o to. Matryca dodatkowo użyłem. Nikt nic nie powiedział. Pięknie. Teraz dopiero się gapnąłem, że ta matryca to jest chyba strona wewnętrzna. Tak coś mi się zdawuje. To powinno być odwrotnie, chyba tak mi się zdaje. Tak coś mi się zdawuje. Czyli jeszcze raz trzeba ją zdjąć. Pewnie, że tak.
No już to manta. Nie szkoda popsuć. O, tylko teraz wypracowałem paluszkami. Niestety. Trzeba to wyczyścić. Tak to nie przejdzie ten numer. Klin najlepszy, jaki by nie były ślady, delikatnie przetrzeć. I drugim szybko na sucho. No i z tej strony już widać wszystkie na matrycy, jednak ta matryca tak powinna być, a nie odwrotnie. To był mój błąd niestety, który już właśnie poprawiłem. Coś chyba w sumie nie patrzę, nie odkręcałem, nawet widzę. Ramki nie zdejmujemy, wszystko super. No teraz już pasuje, idę w lewo, teraz. Coś by z tego było. I co, skręcamy w całość. Cichomiernik. Zaczyna się to pozaczepiać. No i niestety trzeba podłączać dalej. Troszkę poczytałem. Wyobraźcie sobie, że to ponoć jest uszkodzony jakiś element na tej płycie. Trzeba wyłączyć go z zasilania. Teoretycznie włożyć pendrive'a. I go uruchomić, ponownie wtykając. I chwilę poczekać, ona się zaktualizuje. Zobaczymy. No patrzcie. Podświetliło się. Faktycznie. Please do not turn off the power. O kurde. No normalnie zjebany soft, brzydko mówiąc i wulgarnie. Sztamanta to skiepściła te pamięci, no. Jak ładnie świeci.
Czyli widzicie, uruchamiając telewizor, nic nie trzeba robić, tylko zaczęło włożyć pendrive'a z nowszym softem. A raczej z jakimś softem. Kurka. Pięknie. Tego się nie spodziewałem. Dobra, ja go tam nie zaczepiam. Niech sobie robi co chce. O, już kotłowka Amiga widzę. A nie, to chyba... To śpikało. A to mierniczek mój, to ok. No dobra. Piękna naprawa, nie? Jak dla mnie to komedia jakaś. No, włączył się ponownie. Manta, www.manta.com.pl. No jest podświetlenie. Niebieski ekran. Quick setup language, English. No i co? I mamy telewizor. Wiecie co? Ręce opadają. Dobra, ja składam go z powrotem. No i cóż jeszcze? Nie ma co pokazywać, ja to składam. To gówno, jak zwał, tak zwał. Także mogę potwierdzić. Pendrive FAT32. Lecimy z softem i wszystko pięknie działa, także ciekawie. Także bardzo fajnie, że ktoś tego softa wrzucił. Niepotrzebnie mu rewizję zrobiłem. Ale to nic. Może kiedyś mi wybaczy ten telewizor. W tym momencie mogę powiedzieć, że kupiłem kiedyś Samsunga telewizor. Każdy mówi, że Samsung taki dobry. W Kauflandzie były tańsze. Kosztowały wtedy będą 400 zł, chyba 17 lub 19 cali. A że mam w drugim pokoju 55-calowy, wcześniej był 402-calowy. Kilka telewizorów zresztą. No i w ogóle był nieużywany. I w końcu kupiłem grę dla dziecka. Pegasuso podobną, widzieliście ją. I sobie pomyślałem, no kupiłem. Nie ma co się wygłupiać, to sobie pomoczyła tamten telewizor. I, że tak powiem, nieużywany sprzęt przestał działać. Także, nie wiem, słaba jakość Samsungów, to jest zrobiona na jakiś okres. Także naprawdę tragedia. Nie polecam Samsunga, to jest moje zdanie. Oczywiście pewnie są różne Samsungi, ale jakość, jakość, jeszcze raz jakość. No, jeszcze wiecie co? Jeszcze jedna rzecz mnie tak zaciekawiła. On się uruchamia. Czas go włączę. Już widzę, się podświetliło. Raczej się wyłączy. Dlaczego włączyć? Widzicie? Czyli automatycznie on się uruchamia. Jak się nie uruchamia, znaczy, że coś mu doskwiera, dolega. Gdzie ta rameczka? Muszę tutaj podpiąć przewodziki sterujące z tyłu. A ty, gdzie ja ty wyrzuciłem teraz pytanie? Oprogramowanie BIT 6, końcówka było, coś takiego. Jeżeli ktoś był zainteresowany, to takie tutaj zostało update'nięte. Muszę go uruchomić.
Znaczy widzicie, domyślnie on się tak jakby uruchamiał, ale nie ma podświetlenia. Jak nie ma podświetlenia, to wtedy jest oznaka, że coś jest nie tak. A ja chciałem jeszcze zmierzyć sobie napięcie, jakie jest prawidłowe. Na pewno tam jakoś jest rozjaśnione w jakimś stopniu, więc to nie jest pewnie do końca idealnie. Zobaczymy, jakie to napięcie jest. Żebyście i widzieli. No tak, może on położę. Będzie widać. Zresztą pewnie zobaczycie. V. No i to jest ok. No i co? Ja składam. I tyle. Złożyć to chyba już potraficie. Jest bez sensu kręcić coś, co już nie ma sensu, więc ja to składam. No już skręciłem. Wszystko skręcone. Generalna próba. A guziczkiem się włącza, widzę, dolnym. Działa. Ewidentnie działa. No. Po włożeniu pendrive'a z filmem, no niestety, nie mając pilota, wiem, że nie można wystartować nic, o ile to w ogóle jest do oglądania wejście. No nie mam do manty. Shit i tyle.